To są przede wszystkim zawody szybowcowe, więc tutaj wpadają, mają na pewno znaczenie takie czynniki jak u każdego sportowca, żeby się odpowiednio skupić, skoncentrować, żeby mieć odpowiednią motywację, żeby ćwiczyć, żeby się doskonalić. Wszyscy na takich zawodach szybowcowych w pewnym momencie mają bardzo podobne umiejętności, mają podobne zaplecze. Szybowce praktycznie są identyczne w tej chwili na zawodach. Wszyscy latają na sprzęcie, który ma takie same własności, więc tutaj największy wpływ na osiągnięcie dobrego rezultatu ma to, jak zawodnik się zachowuje. Na pewno trzeba być doskonałym w sterowaniu, na pewno trzeba wspaniale rozumieć meteorologię, wspaniale rozumieć mechanikę powstawania tych prądów powietrznych, które my wykorzystujemy. I trzeba czytać to, co widać na niebie. Do tego jeszcze trzeba być też troszeczkę takim chytrym cwaniakiem, który potrafi wykorzystać innych zawodników do tego, żeby oni jemu pokazywali, gdzie to powietrze się wznosi ku górze, a tak naprawdę jak najbardziej ukrywać to, co się dzieje z nami. Na koniec tej całej zabawy to jest bardzo wyrafinowana gra, którą się gra, stawia się, ryzykuje, zachowuje się pokerową twarz, czasami trzeba kogoś wprowadzić w błąd i na koniec trzeba jeszcze dolecieć się bezpiecznie do mety. Więc to jest dosyć dużo różnych elementów, które mają wpływ na to, jak wygląda ostatecznie rezultat takich zawodów.